No pomysł się pojawił wtedy, gdy bliskość została ograniczona. Tak zwykle bywa, że mówimy o czymś, czego nam zaczyna brakować i w czasie izolacji społecznej pomyślałem, czego nam brakuje, brakuje nam bliskości. Więc zacząłem o nią pytać, rozmawiać, jak to wygląda. I ten temat pewnie gdzieś we mnie narastał przez dłuższy czas. Dlatego te badania, rozważania były poprzedzone i towarzyszyła im moja osobista refleksja na temat tego, czym ta bliskość jest. Myślę, że z braku się wzięła, tak naprawdę chyba z pragnienia tej bliskości, do której ten brak się po prostu upomniał o bliskość. Ci respondenci to byli ludzie, których ja bym chciała w dużej mierze naśladować, bo to byli ludzie, którzy bardzo ofiarnie i bez żadnego cierpiętnictwa opiekują się nadal osobami terminalnie chorymi i to były osoby, są osoby wielkiej pokory. No i te wywiady dotyczyły bliskości. No moim zdaniem są to osoby, które przynajmniej w zdecydowanej większości tę bliskość doskonale opanowały. Także po prostu potrafiły być blisko, pomimo tego, co zewnętrznie mogłoby tę bliskość utrudniać. Tutaj na spotkaniu ksiądz użył takiego pięknego określenia, właściwie takich słów użył, na ranach nie zbudujemy, prawda, bliskości. To jest fantastyczne, co ksiądz powiedział, ale na bliznach, tak, możemy próbować budować i myślę, że w społeczeństwie tych blizn nie brakuje, a społeczeństwo składa się z ludzi potrzebujących, posiadających. Nigdy nie wiadomo, kto jest bardziej ubogi w tych potrzebach, a kto jest bardziej bogatszy, tak. Mówię o tym, że my bardzo potrzebujemy bliskości, ponieważ jako ludzie, jako społeczeństwo oddaliliśmy się od siebie. Bliskość wymaga dystansu, ale dystansu, który nie jest izolacją, jest oddaleniem. Dlatego, że zawsze myślimy, albo często myślimy, że bliskość to jest takie bycie ze sobą, w którym stapiamy się ze sobą. Okazuje się, że nie, że prawdziwa bliskość wymaga takiego oddalenia, które pozwala oddychać, pozwala być sobą, ale w tym oddaleniu nie budujemy własnych światów, budujemy wspólny świat, ale przy zachowaniu różnorodności, odmienności, to dotyczy związków, które tworzymy w życiu, też tych najważniejszych związków, ale także pomiędzy nami, kiedy żyjemy, pracujemy ze sobą. Okazuje się, że ważne jest to, by pamiętać, że bliskość zakłada w sobie mądre, prawdziwe oddalenie. Przecież tak samo Bóg nas traktuje, On też nas nie przytłacza swoją obecnością, ale jakby się oddalał po to, żebyśmy mogli być sobą, żebyśmy mieli wrażenie, że nam coś odbiera. Wolność, zwłaszcza wolność. Wydaje mi się, że wolność i ta miłość, która jest bliskości, są takimi wartościami kluczowymi. Czym dla Pani jest bliskość międzyludzka? Bliskość międzyludzka jest dla mnie spotkaniem się dwóch osób, wzajemnym zrozumieniem. Bliskość jest bardzo ważną rzeczą dla człowieka. Spotkamy bliskość wszędzie, czy to w pracy terapeutycznej, na przykład moje aspiracje podlegają temu, że właśnie chciałbym być kiedyś po studiach psychoterapeutą, więc kwestie bliskości na pewno są ważne, czy to właśnie jest klientem, więc można się dużo dowiedzieć właśnie z tej książki i jakby też dużo się dowiedziałem od księdza Godawy na ten temat. Bliskość międzyludzka jest dla mnie relacją, jest dla mnie czymś, co jakby daje sens życiu, tym, co pozwala realizować się, mieć oparcie, wsparcie, stawać się też lepszym człowiekiem. Uważam, że ta książka to jest pozycja, która powinna się znaleźć w każdym domu, ponieważ społeczeństwo to jest z tej pierwszej komórki, jakim jest rodzina, dom. Dom jest tym najważniejszym miejscem, gdzie kształtują się relacje, gdzie doświadczamy bliskości. Bliskości, która ma wiele wymiarów. Więc bliskość jest dla mnie takim nieodłącznym elementem tych relacji międzyludzkich. Jest niezwykle ważna, ponieważ człowiek jest istotą społeczną i bardzo tego potrzebuje. Budujemy przez to bezpieczeństwo, samoakceptację, uznanie wśród innych. Czym jest dla mnie bliskość? To jest najbardziej namacalny, można powiedzieć dosłownie i metaforycznie namacalny, obraz miłości. Napisanie tej książki patrzę na nią z większym szacunkiem, z większą też pewnie pokorą.
bo zrozumiałem, że ona jest czymś tak bardzo prostym, a jednocześnie tak ważnym, tak kruchym, a jednocześnie dającym nadzieję na przetrwanie w wielu sytuacjach. A to jest dla mnie ciągle wyzwaniem, ta bliskość. Wielką nadzieją i codziennością, kiedy spotykamy się z ludźmi, którzy tę bliskość potrafią i chcą mi okazać, i ja im mogę tę bliskość okazać, w sposób pełnej wolności, taki, który nie wiąże, a jednocześnie jest jakimś zobowiązaniem, ale jest zobowiązaniem w pełni w poszanowania wolności drugiego człowieka.